Byłem tam, na tym miejscu właśnie. Mam też dostęp do filmów, które pokazują moment śmierci. Ale przez wzgląd na szacunek dla życia i śmierci nie pokażę tego na moim kanale. Bez względu na to, czy może inni to pokazują, czy nie. Raf Gor, świętej pamięci, już od wielu lat zmagał się z chorobą afektywną dwubiegunową, tak zwaną dwubiegunówką, co oznacza, że miał nawrotowe epizody depresyjne, po prostu depresje okresowe. Co jakiś czas nawracały się. Niektórzy lekceważą depresję i mówią, że to nie jest żadna choroba, że trzeba się wziąć po prostu w garść i jakoś zabrać za siebie. Ale ci, którzy tak mówią, lekceważąc depresję, nie wiedzą, że spośród tego rodzaju chorób duszy, nazwijmy to chorobą duszy, ma ona najwyższą śmiertelność. Około 20% ludzi, którzy chorują na depresję, popełniają samobójstwo. Na drugim dopiero miejscu jest choroba alkoholowa z odsetkiem około 15% samobójców. Powiem tak, jestem wstrząśnięty tym, co się stało. Znam to miejsce doskonale, bo w tym bloku przez wiele długich lat mieszkał mój rodzony brat. Na 11 piętrze mieszkał. A więc Raf Gor wypadł, czy wyskoczył z 12 piętra, jak wiemy. Jestem też Tyszaninem, tak samo jak i Raf Gor. On założył swój kanał, jest youtuberem. Ja też jestem youtuberem. Założył swój kanał w tym samym dokładnie roku, w którym ja założyłem, w 2011 roku. Tak jak i ja. Następne podobieństwo. Ja chorowałem też na depresję, muszę się przyznać. Kiedy miałem 44 lata, miałem taki epizod depresyjny. Leczyłem się na to, więc to nie jest jakieś, że sobie coś tam wymyślam. Brałem na to leki, przez pół roku się leczyłem. I na szczęście ten epizod nigdy później się już depresyjny nie powtórzył w moim życiu. Ale znam ten problem. I mam też znajomego, dobrego znajomego, który choruje na dwubiegunówkę, więc wiem, o czym mowa. Wiem, że jest to choroba, wiem, jak to rujnuje życie, wiem, jakie to jest cierpienie. Nasuwa mi się taka historia, którą usłyszałem kilkanaście może lat temu, ale została mi w pamięci do dzisiaj. Nie wiem, gdzie to słyszałem, czy w kościele, czy na jakimś kazaniu, czy od innego mądrego jakiegoś człowieka, nie wiem. W każdym razie w jakimś tam mieście, gdzieś to się działo, nie wiem, na świecie, był cyrk i w tym cyrku pracował człowiek. Ten człowiek pracował tam w charakterze klauna. Rozbawiał ludzi, rozśmieszał dość skutecznie. I cyrk podróżował po świecie, no i wraz z tym cyrkiem oczywiście ten klaun. I on popadł w depresję, po prostu chorował na depresję, coraz większy smutek go ogarniał, coraz większe zniechęcenie, coraz bardziej był przygnębiony. Postanowił więc w jakimś mieście pójść do lekarza. No i poszedł do psychologa, no i opowiedział mu, jakie ma problemy. I psycholog tak na niego popatrzył i mówi: wie pan co, na początek zróbmy tak. Tu do naszego miasta właśnie zawitał cyrk. Byłem na tym występie i wyszedłem bardzo rozbawiony, rozluźniony i panu bym na początek to samo polecał, żeby pan poszedł po prostu na ten występ i obejrzał tam znakomitego klauna, który jest mistrzem w swoim zawodzie i znakomicie rozśmiesza, rozbawia ludzi. I pan trochę odetchnie, trochę rozluźni się, może rozweseli, trochę panu minie smutek, no a potem zobaczymy, co dalej. Ten klaun, no oczywiście psycholog nie wiedział, że to jest właśnie ten człowiek. Tak spojrzał na tego psychologa i mówi: wie pan co, z takim smutkiem, ale to właśnie ja jestem tym klaunem z tego cyrku.
No taka historia, no skojarzyła mi się, ponieważ tak właśnie pasuje dobrze do Rawgora, który rozbawiał ludzi, ale kto wiedział, że on choruje na ciężką chorobę, na depresję, na dwubiegunówkę. No nikt tego nie wiedział. Wydawało się, że luzak, że człowiek jest zabawny, wesoły, świetnie sobie radzi. Człowiek sukcesu właściwie można by było powiedzieć, bo był to chyba jeden z najbardziej znanych youtuberów w Polsce. Jego kanał, no nie wiem, był może w pierwszej dziesiątce. No na Śląsku chyba był najbardziej znany, bo chyba nie znał kanału, który byłby równie popularny. No, także jest to przykra sytuacja dla mnie właśnie też, ponieważ jak gdyby jest to jednak kolega po fachu. Co prawda nie znałem go osobiście, nie mogę powiedzieć, ale jednak no, z tego co tutaj widzę, w jakiś sposób był mi bliski. W wielu miejscach, w wielu punktach przypominał też i moją, jakby mój zawód, moją działalność, no ten sam zawód miał co i ja. YouTuber, jeżeli można to nazwać nowym zawodem, bo takiego zawodu przecież kiedyś nie było. I tak na koniec, ponieważ jestem człowiekiem wierzącym, wiem, że to może się nie spodobać wielu ludziom, ale zacytuję Słowo Boże, które też mi się nasunęło w związku z tą historią, przykrą historią Rawgora, który można powiedzieć odniósł wielki sukces. Dlatego tym bardziej jestem w szoku i po prostu rąbnięty tym, zdziwiony, jak to się stało, że człowiek, który tak wielki sukces odniósł, był tak popularny. Oczywiście z tym się wiążą też jakieś pieniądze. Nie myślę, że na YouTubie się zarabia jakieś kokosy, ale jeżeli ktoś jest tak popularny i ma milionowe wejścia, no to myślę, że można z tego godnie żyć. I taki człowiek sukcesu popełnił samobójstwo. Ja jak o tym usłyszałem, byłem po prostu w szoku. W Ewangelii Mateusza w 16 rozdziale 26 zdanie mówi tak. Ja przeczytam, żebym nie przekręcił. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Zapalę świeczkę. Taką, jaką miałem w domu. Wziąłem taką, jaką miałem, bo nie mam innej. A jest już późno. Już nie kupię nigdzie świeczki. Ani znicza. Co zrobisz, gdy zobaczysz je?